Okej, moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po tej stronie Tora, to jest kolejny już odcinek do naszej serii. Zagrajmy w Gwiezdne Wojny 2, Wygnaniec, Jedi, Rycerz, Jedi i tak dalej, i tak dalej. Lagi, 30 FPS-ów, lagi, nie wiem, może zaraz się uspokoi. Szybkie cięcie. No dobra, na razie zobaczymy, jak to będzie. Wszędzie chodzą tak samo wyglądające. Tak samo wyglądające roboty. Dobra, my musimy znaleźć przejście, sam nie wiem gdzie. Może to jest jakaś mapa. Nie znam się, dobra. To jest jedyna droga, jaką możemy to chyba pójść. Nic innego przynajmniej nie widzę. A, to jest winda, dobra. Idziemy windą w górę. Czemu tak lagujesz? Może to jest duża lokacja po prostu i dlatego tak laguje. Nie mam bladego pojęcia. Na górę możemy jeszcze wyjechać i to jest jedyna droga. Nie mam bladego pojęcia, jak się znajduje miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Wiem, że tutaj Jedi trenują walkę mieczami świetnymi i tak dalej, tak jak możecie teraz zobaczyć to tutaj w tym momencie. Tak, tutaj możemy ogólnie popatrzeć się, jak inni walczą mieczami świetnymi, jak to wygląda. Natomiast my musimy znaleźć miejsce, w którym się mamy tego nauczyć, tak? Tak więc idziemy jeszcze wyżej. Czy to już... Nie, to na dół jedziemy. Ja tam muszę iść. O, jedź. Jedź, ma windo. Tutaj. Kyle, I've been expecting you. Skywalker? You've come for your lightsaber. Yeah. After all these years? My... Jan's been killed. By a Jedi. Goes by the name of... Desaan. You know? I sensed a disturbance in the Force. I'll tell you about Desaan while your trial is being prepared. Trial? A minor test to determine your fitness to wield a lightsaber again. Even in your relatively unpracticed state, you shouldn't find it too difficult. Why can't you Jedi ever do things the simple way? If the ways of the Jedi were easy, there'd be millions of us instead of dozens. Take Desaan, for example. He was born on a planet unused to the wonders of the Force, where his seemingly magical abilities caused him to be feared and shunned by those around him. His childhood was one of loneliness and despair, until a visiting traitor discovered him, recognized the Force within him, and brought him to the Jedi Academy. So he was a student. Yes. For the first time in his life, Desaan was at peace. He'd found beings who liked him for who he was, beings who encouraged him to develop his talents. Over time, however, things changed. How? He became cold, severe. He belittled his fellow students for what he perceived to be their weaknesses, and argued, sometimes violently, with his teachers. During a training session, he struck down and killed a fellow student in cold blood. Desaan said he was too weak to be a Jedi. He fled before we could counsel him, and he has not been heard from since. Until now? Yes. Kyle, I'm sorry about Jan. Yeah. Well, just give me my lightsaber and I'll be out of your way. As you wish. Your lightsaber is somewhere in the ruined temple to the south. To find it, you'll need to utilize your primary force skills. During your test, I'll see if I can find some information on Desaan's whereabouts. Good luck. Po prostu zrobili dla nas mały tutorial, jak się mamy posługiwać mocą i tak dalej. Tak więc teraz będziemy musieli tu przejść. Ja na chwilę jeszcze zresetuję grę, bo te lagi są troszeczkę męczące. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was. Chociaż teraz się uspokoiły. Może to rzeczywiście było przez to wielkie, załadowane pomieszczenie na dole. Nie, dobra. Widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, spotykamy się ponownie. Tym razem mam nadzieję, że już bez lagów. Zjeżdżamy na dół.
pewne te drzwi, które były wcześniej zamknięte, będą teraz dla nas otwarte. Dobra, musimy wszędzie teraz pozjeżdżać i tak dalej. Jedź na dół, Mavindo. Jedź. Pojechała. Teraz tutaj. Tak, są zielone, otwarte drzwi. Musimy iść tu. A nasz miecz znajduje się gdzieś tutaj w jakichś ruinach, tak więc będziemy musieli przejść przez próby przygotowane przez mistrzów Jedi i tak dalej, i tak dalej. Mój Boże, ta lokacja jest wielka. Czy mamy wejść do jednego z tych, do jednej z tych jaskiń? Nie, tutaj nic nie będzie. Zapewne nie chce mi się testować ich wszystkich. Tam też nic, będziemy musieli wejść do tej małej, ciasnej dziurki. Te też nie. Też, tak, tutaj. Dobrze. Wchodzimy do świątyni. Statystyki poziomu. Oddane strzały 0, 0, 0, 0. Ulubiona ręka powinna być. Okej. Okay. Tak więc. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest bardzo dużo par drzwi. Tam jest jakaś kulka latająca, ale na razie się do niej nie dopchamy. Nie dostaniemy. Dobra. Moc. Czy mam jakąś moc? W tej chwili nie mam żadnej mocy, będziemy musieli ją poznać. Idźmy tutaj. Jest otwarte. Pierwsza moc, jaką poznamy. Nowe informacje dotyczące mocy. Moc pchnięcia. Czyli będziemy mogli pchać teraz. Nie pchać. Okej, okay. Jak się tego używa? F2 czy F1? F1, okej. Okay. Teraz o co chodzi? Mam jakieś dziwne kamienie. Spróbujemy je przechać na razie wszystkie w jedną stronę. Zobaczymy, co się stanie. Przepchaliśmy je wszystkie w jedną drugą stronę i się stało nic. Przepchnijmy je dalej. Może to od tej strony ma coś być. Cholera, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Poszukajmy podobnych symboli. To będzie trudne. To kółeczko? Nie, to jest inne kółeczko. Shit! A tutaj jeszcze mamy coś po prostu. To chodzi, dobra. Już wiadomo, o co chodzi. Okej, okay, teraz mam je poustawiać tak, jak tutaj są, tak? Okej, okay, wszystko jasne. Aha, dobra, czyli to musi być na środku, to co jest na ścianie pokazane. Okej. Okay. Tutaj ma być wieszak. Tu ma być tarcza. Tutaj ma być marihuana. Tutaj są widły miłości i tutaj idziemy dalej, dobra. Dalej, moc przyciągnięcia, tak? Jest. Czyli zapewne F2. Zaraz będę musiał sobie przedstawić jedną moc, bo mam pod F4 nagrywanie. Okej, musimy coś... Musimy schodki sobie poprzyciągać. Hop. Czekaj, że możemy je popchnąć z powrotem. Nie możemy. Ciągnij, choć mokre plecy. Fajna szanta, polecam. Polecam i pozdrawiam Del Toro. Na razie jeszcze nie ujawniam prawdziwego imienia i nazwiska. Może kiedy indziej. Znaczy, na pewno kiedy indziej, ale... Not today. Szkoda, że jest mały cooldown pomiędzy możnością użycia kolejnych mocy. Dalej. Moc szybkości, czas trwania 5 sekund. A efekt nasz Jedi przyspiesza i zwalnia wszystko dookoła. Jedi porusza się 25% szybciej niż normalnie. Czy to jest F3? Tak, to jest F3. Aha, i tutaj już nie możemy wejść. Czyli wchodzimy tu. Okej. Skywalker sure didn't make this easy. Okej, rozumiem. Chyba, rozumiem. Że trzeba tutaj F3...
Trzeba to stanąć, tak? Ej, ej, otwieraj się. Ej, no ej. Dobra. Dali nam szansę. F3. Klikamy guzior. Biegniemy! Czy to nie powinno się otworzyć? Cholera jasna. Co jest? Nie no, te drzwi się nam raczej nie otworzą. Zobaczmy. Aż... Aaaa! Trzeba na tym stać! Patrzcie! Taka magia! Dobra, F3. I lecimy. Lecimy! Jeszcze raz. Albo i nie. O, pięknie. Okej, tam był nasz miecz świetlny. I w tej chwili musimy iść z powrotem na górę. Okej, tak więc lecimy dalej. Kolejna moc, tym razem będzie pod F4 i teraz muszę zmienić sobie guzik jej używania. Tak więc, sekunda. Kontrola mocy. A nie, F5, patrzcie. Uzdrawianie, tak? Co to było? Moc skoku. Czas trwania regulowany, obszar działania tylko Jedi. Pozwala Jedi skoczyć nadzwyczajnie wysoko. Jedi może się unieść na wysokość 2 razy większą niż normalny skok. Zdaje się, że to po prostu jest zwykła spacja, tak? Tak, to jest zwykła spacja. Teraz pytanie, gdzie musimy wskoczyć? Tam, bo tam jest... Nie no, tam już byliśmy. Tam zabraliśmy naszą pierwszą moc. Musimy stąd wyjść. That's the point. Jedyną opcją, żeby tam żeby stąd wyjść, widzę... Aby wspiąć się na tej komórce. Tylko co dalej? Jesteśmy tu. Co dalej? Chyba, że... Chyba, że tu coś by było. Nie, też nie. Chyba, że tu. 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 O, pięknie, tutaj. Yes. Yes. Mam nadzieję, że nie idę znowu tą samą drogą. O, dobrze. Będziemy musieli to zapełnić całe pewnie. Dobra. Pluć tą wodą, pluć. Dawaj wodę, dej wodę. No dej, dej. Oczywiście dopiero jak zrobiliśmy czwarte, to udało nam się to podnieść. Okej, to się powinno wynurzyć i teraz musimy użyć naszej cudownej mocy. Nie! Jest, udało się. Idziemy dalej. Kolejna moc tu będzie. Zdaje się. Coś tu chyba trzeba zrobić. A nie, tutaj jest do wywalenia. Dobrze. Tu już nic nie ma. Idziemy dalej. Jeszcze mogę się doczekać, kiedy będzie mógł. Że to trzeba popchnąć. Dobra. Wow, nasza moc sięga naprawdę daleko. Dam radę tu wskoczyć. Dobra, dam radę. Tutaj. Obchyt. Dobrze. Tutaj. Obchyt. No nie! Cholera. Ej, sporo życia straciliśmy. To niedobrze. Trzeba wpadać do wody następnym razem, jeżeli już zlamimy. Cholera. Przed chwilą mi się udało. Co jest? Ej. Chyba, że stąd trzeba skoczyć. Jest. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Cholera jasna. Dobra, już widzę, czemu są lagi. Muszę zrobić jeszcze jedno cięcie, tak więc za sekundę wracam do was. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem.
Jeszcze na chwilę zobaczę, co to nam w ogóle da. Tutaj się coś przesunie, czyli będziemy musieli przebiec tędy. W sensie włączyć F3, przebiec tędy i wskoczyć tu. A tutaj się wracamy, znając życie. Tak, tędy się wraca. Okej, okay. Twórcy pomyśleli o wszystkim. Byli dla nas dobroduszni. Więc włączamy F3 i lecimy przed się. Jeju! Jest! Dało się! Pięknie! Jest nasz miecz świetlny, oczywiście w tej klatce na górze. Jedyne co musimy zrobić to teraz... Zdaje się, że powyjmować te wszystkie połki. Znaczy powrzucać tak. That's what I came for. Now how do I get it out of there? Normalnie to byś po prostu wsadził rękę i to wyjął, nie? Ale... No cóż, trzeba się pomęczyć. Dobra, to już trzeba będzie rozwalić mieczem świetnym, czyli jego już mamy zaklepanego, tak jakby. W tym pomieszczeniu już wiadomo, że będziemy mieli miecz. Tylko jeszcze pytanie, jak go stąd wydobyć? Przyciągnięcie i odepchnięcie nic nie daje. Chyba, że to popchamy. Nie, no to trzeba przeciąć mieczem świetlnym. Spróbujmy tutaj coś zrobić. Czy to wyniesie na samą górę? Nie. W takim razie do czego ty służysz? Jeszcze raz zjedźmy w ten w dół. Wydaje mi się, że teraz się wyniosło trochę wyżej. A, okej. Okay. Dobra. Czy to trzeba znowu na F3 zrobić, żebym czegoś nie zlamił i żeby ta klatka się we mnie nie... Znaczy, żebym ja nie został zamknięty w tej klatce. Dobra, spróbujmy. Tu zjeżdża w dół. Robimy F3 i biegniemy. Cholera. Nie fajnie. Może przyciągnąć trzeba? Nie, nie działa. Jak mam cię zdobyć, mieczu świetlny? Mój cichy i skryty minutnik powiedział mi, że czas już kończyć. Ale ja nie skończę tego odcinka, dopóki nie zdobędziemy miecza świetlnego. Jeszcze raz, F3 włączymy sobie na spokojnie i biegniemy. Nie ma szans zdobyć tego miecza. Kurde, jak to zrobić? Wątpię, żebyśmy musieli te kamienie jakoś poprzenosić. Nie, nie trzeba. Trzeba to po prostu przybiec, tylko pytanie jak? Jak można tak szybko tutaj przybiec? Jeszcze raz. Jest! Jest! Cholera, spadł! Cholera jasna, spadł na dół. Kurde, teraz pytanie, czy ja nie zabugowałem gry? Czy da się tam wrócić? Jest! Mam! Moi drodzy. Udało się nam, zdobyliśmy nasz miecz świetny. Teraz możemy nim rzucać. Jednak ja wolę perspektywę pierwszej osoby. Znaczy w sumie to dalej nie jest tak źle. W sumie niech zostanie. Okej, otworzyły nam się dwie pary drzwi. Ale dalej pójdziemy w następnym odcinku. Ja już nie będę was zanudzał. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć!